Jaka byłaby Dębica bez sióstr? Ten film ma być próbą odpowiedzenia na to pytanie. Miasto, najnowsza produkcja zrealizowana z okazji 140. rocznicy przybycia sióstr służebniczek do naszego miasta. Premiera już 11 czerwca o godzinie 17.00 w sali pod Kościołem Klasztornym. Dębica zawsze kojarzyła mi się z oponami do mojego pierwszego samochodu, czyli kojarzyła mi się bardzo dobrze. Dwa lata temu przyjechałam do Dębicy po raz pierwszy realizując projekt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wraz z siostrami służebniczkami, i miałam też sposobność i czas, aby zapoznać się i z historią miasta, i też z historią zgromadzenia. To, co mnie zaskoczyło, to to, że siostry służebniczki są jedynym zgromadzeniem które, żeńskim, które istnieje w Dębicy, i są tam od 140 lat. Jeżeli przyjmiemy, że pokolenia zmieniają się co 20 lat, to jest to 7 pokoleń dębiczan. I myślę, że nie ma takiego dębiczanina, który nie spotkał w swoim życiu siostry służebniczki. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na premierę filmu Miasto. Jest to moja próba odpowiedzenia na pytanie, jakie by było miasto bez siostry. Jakie by było miasto bez 140-letniej obecności sióstr służebniczek, które nawet w nazwie mają dębickie? Bardzo serdecznie zapraszam. 11 czerwca, godzina 17, w dobrze znanym Wam klasztorze sióstr służebniczek. Zapraszam i do zobaczenia. To przedstawienie młodemu pokoleniu Dąbicza i nie tylko złożoności historii i przybliżenie prawdy historycznej miasta, którym od 140 lat. Pełnią swoją posługę, siostry służebniczki. Czytamy na stronie Zgromadzenia, które zachęca do przybycia na premierę filmu.